Cześć ekipo, witam serdecznie, Kasper Midla, Fan Sportu, a z nami nie kto inny, tylko Alan Kwieciński przed naprawdę trudnym turniejem, Alan. No jest trudny, ale nie takie, jak to się mówi, góry pokonywałem. Słuchaj, ja wiem, że dla Ciebie jest to bardzo ważne wydarzenie w życiu, że występujesz na PGE Narodowym. Ba, to byłoby ważne wydarzenie dla każdego gościa, który interesuje się sportem i za to szapoba. Ale wydaje mi się, że w ostatnim czasie trochę się pewne puzzle posypały. Nie uważasz w ten sposób? Czemu? No, mówię na przykład tutaj właśnie o Arku Tańculi, gdzie zawsze mieliście jakby, może nie zawsze, ale mieliście do pewnego momentu sztamę, a teraz się wszystko rozsypało. Chcę mnie wyprowadzić do równowagi, ale nie mają takiej siły, już powiedziałem. Myślisz, że to jest kwestia tylko gra psychologiczna? Tak, zagrywka. No bo słuchaj, dużo się dzieje w kontekście twojego byłego współpracownika, znaczy współpracownika, no tak, mówię współpracownika, z którym współpracowałeś. Działaliście razem na wielu płaszczyznach, mówię oczywiście o Skulaku. No nie na wielu płaszczyznach, no. Kończył tylko do tego, jak grałem, to więc czy to ja wiem, czy wiele płaszczyzn? Znaczy, z tego co wiem, to też razem graliście na koncertach. No nie, no nie? Nie, ja mi tylko tańczył, więc... Tylko nie robił żadnej muzyki. Nic, absolutnie. Teraz coś tam wydą. Bo widziałem właśnie, słuchaj, że ostatnio Arek Tańcula razem z nim wobec takiej, wiesz... Jeden kawałek zrobił, nagrał go i tylko tyle. Ale jak ze mną jeździł, to tylko mi tańczył, więc nic więcej nie robił. Okay. To ja siedziałem po nocach z moim przyjacielem Jokerem, żeśmy siedzieli po nocach, robiliśmy kawałki, żeśmy zgrywali, żeśmy je, kurde, wiesz, programowali i tak dalej w programie, żeby były gotowe idealnie na seta. Ja siedziałem po nocach, to mówię, to ja wszystko przygotowałem, żeby to fajnie sety wyglądały w klubach. Ale mimo wszystko widziałem, że on dołączył do teamu Arka, albo przynajmniej chce jeszcze bardziej ci gdzieś tam szpilkę wbić. Niech robią, naprawdę, niech robią, naprawdę. Ja jestem skupiony tylko na tej walce. Mniej więcej nic nie interesuje. Przynajmniej na razie. Niech robią co chcą. Wbijają gwoździe, a nie szpilki. Gwoździe niech bijają. Nie boli cię gdzieś to, że jednak kumpel z kumplem, no wiesz, no mieszkaliście razem, robiliście różne projekty. Ja patrzę w lustro i mam te sumienie i wiem, że nic nie zrobiłem w jego kierunku, tak jak on to przedstawia. No właśnie, przedstawia to dosyć agresywnie, bo wiesz jak to opinia publiczna dzisiaj w internecie. Dobrze, to więc wiesz, no mówię ci, ja to zlewam to, bo wiem, że nic nie zrobiłem. Mam osoby, które to normalnie potwierdzą, mogę nawet dostać te screeny, więc naprawdę nic nie zrobiłem. Dobra, no to nie będziemy gadać o tym, ale nie no, poczekaj, bo no, już się chcesz żegnać. Jak przygotowania? Wiem, że były te kontuzje u Ciebie, pewne rzeczy Ci te kontuzje komplikowały. Rozumiem, że jesteś teraz w 100% przygotowany i psychicznie, a przede wszystkim fizycznie. Nie ma takiej siły, która by mnie powstrzymała przed jutrem. Chcę pokazać jak najlepszą swoją formę. Chcę wyjść i zaprezentować po prostu nie 100, a 150% siebie. Czy Ty lubisz, kiedy jest konflikt między Twoim przeciwnikiem a Tobą? Mówię o takich przypadkach, że właśnie z Arkiem nie było konfliktu, a teraz jest. I czy Tobie to robi różnicę? Z ogniem trochę bardziej. Wiadomo, że jakby była taka bardziej, nie, jak miałbym się w drugiej rundzie zmierzyć z Piotrkiem, to taka sympatia bardziej, ale... No cóż, no bardziej ta agresja jest, wtedy lepiej to wygląda, nie? Czyli teraz jest dla Ciebie teoretycznie lepiej. No tak. I rozumiem, że cały czas, bo gadałem też z Arkiem na ten temat, on mówił, że on Ci wszedł do głowy, że to wszystko, co robi, to wszedł Ci do głowy, że Ty widzi po Tobie, że już gdzieś się gubisz. Absolutnie nic. Nie ma takiej głowy. Zero. Naprawdę zero. No, jesteś jakiś taki spokojny, powiem szczerze. Ja jestem wychillowany, wiesz, ja już mam kurwa klapki naprawdę, kurwa, już nie chcę się powtarzać cały czas, ale naprawdę już jestem skoncentrowany tylko na walce. Rozumiem. Nie rozproszą mnie. No nic, to nie wiem, co by musieli robić. Naprawdę. Słuchaj, czy jest jakiś zawodnik w tym turnieju, którego obawiasz się najbardziej? Bo skoro tak mówisz, to myślisz, że po Arku się po prostu przejedzie, że jesteś faworytem. Zadymy. To jest gość, który naprawdę może namieszać. Jest wytrzymały. I lubi przyjąć. Potrafi. Tak jest. Tyburski? Też jest bardzo mocny. No mówię. Wiewiór? To nie jest. Wiewiór, raz już go zrobiłem. No i to pięknym nokautem. Mogę zrobić to drugi raz. Myślę, że to była piękna historia. Słuchaj, a co do Taziego? Debiutant, którego tak naprawdę nikt nie zna, jest lekko nieokiełznany, też lubi sobie pozaczepiać towarzystwo. Mi się wydaje, że wszedł tutaj, porobi sobie parę walk, pozaczepiał ludzi, porobi sobie parę jakichś tam konfliktów, więc niech się dalej rozwija. Alan, ostatnie pytanie, tak jak mówiłem, żeby było szybko. Jest, no, Wardenga znowu bombę rzucił. Nie wiem, nie oglądałem jeszcze tego filmu. No, generalnie chodzi o to, że to jest Pandora 2 i jakby odgrzybywanie... Zobaczę, będę oceniał. Okej, okay. No dobra, no to tyle. Dobrze, jeszcze chciałem pobajerować, ale jak się śpieszysz... Lecę, no, dziękuję bardzo, zrobić, do zobaczenia jutro. Powodzonka.